Siema. No więc słuchajcie, nie mam dla Was dobrych informacji, dlatego że od 1 stycznia 2020 roku weszły przepisy, które spowodują, że czas oczekiwania na egzamin się wydłuży, czyli wydłuży się również cały czas od momentu rozpoczęcia kursu do zakończenia tego kursu. No i to jest o tyle dla Was ważne moim zdaniem, że jeżeli zależy Wam na tym, żeby prawko zrobić w miarę szybko, to powiem Wam po prostu, jak możecie sobie skrócić okres właśnie robienia tego prawa jazdy. Bo no teraz da się to zrobić tak, powiedzmy, bardzo szybko, dało się to zrobić tak naprawdę w 2019 roku, tak bardzo szybko, no w 3 tygodnie byliśmy to w stanie, była szansa, że to ogarniemy, natomiast w tym momencie to 2 miesiące moim zdaniem to jest taki minimalny czas, choć oczywiście zobaczymy jak będzie. Natomiast tutaj jeszcze oczywiście, zanim przejdę do rzeczy, pamiętajcie, zapraszam Was na stronę paniejacku.pl. Jeżeli potrzebujecie sobie przypomnieć rzeczy do egzaminu, no to tam po prostu są wykłady egzaminacyjne, jest tego bardzo dużo, więc zapraszam, jeżeli potrzebujecie powtórki do egzaminu, zapraszam na stronę paniejacku.pl. Natomiast przechodząc już do rzeczy, to słuchajcie, przepisy mówią, co się zmieniło po prostu. No więc tak, pierwszy przepis to jest, brzmi tak. Osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie. Tutaj jest możliwość przesunięcia o 15 minut. I tak samo jest z egzaminem praktycznym, czyli osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut. Bo teraz do tej pory było tak, że egzamin mógł się rozpocząć różnie, to znaczy czasem te opóźnienia w egzaminach trwały powiedzmy godzinę. I to było spowodowane różnymi rzeczami, natomiast był również do tego momentu, czyli do końca 2019 roku, była możliwość ustawiania egzaminów łączonych. Czyli za jednym razem ustawialiśmy sobie egzamin teoretyczny i praktyczny na ten sam dzień. Natomiast w tym momencie nie będzie, przynajmniej na ten moment, nie ma możliwości ustawienia egzaminów łączonych, czyli trzeba będzie to rozdzielić, czyli będziemy ustawiali egzamin teoretyczny, jeżeli zdamy egzamin teoretyczny, to dopiero będziemy mogli ustawić egzamin praktyczny. Przynajmniej ja pytałem w 2 wordach, natomiast myślę, że wszystkie wordy w Polsce również rozwiążą to w ten sam sposób. I to z automatu nam wydłuży czas oczekiwania na egzaminy, no bo jeżeli mamy koniec kursu, tak, skończyliśmy kurs, skończyliśmy jazdy, no to ustawiamy sobie egzamin teoretyczny. Czekamy do niego załóżmy tydzień. No i jeżeli ten egzamin zdamy za pierwszym razem, to ustawiamy sobie egzamin praktyczny, na który czas oczekiwania, jak będzie tydzień, to będzie naprawdę dobrze, ale moim zdaniem będzie co najmniej 2-3 tygodnie oczekiwania na egzamin praktyczny, dlatego że zmieniły się inne przepisy, o których Wam zaraz powiem. Więc do tego momentu, czyli do końca 2019 roku można było ten egzamin ustawić powiedzmy w okolicach 2 tygodni. Jeżeli zdaliśmy teorię za pierwszym, to od razu podchodziliśmy do praktyki. A w tym momencie no, czas oczekiwania wydłuży się, moim zdaniem, jeżeli chodzi o egzaminy, do co najmniej miesiąca. Natomiast drugi przepis, który również powoduje, że te egzaminy moim zdaniem się strasznie wydłużą w czasie, to jest to, że egzaminatorowi przydziela się nie więcej niż 9 części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, czyli do tej pory było tak, że nie było tego limitu, czyli jeżeli osoba na przykład kończyła egzamin na łuku, powiedzmy, potrącała pachołek, to egzaminator w zasadzie mógł wziąć po wypełnieniu dokumentów od razu drugą osobę. Natomiast w tym momencie tak nie będzie, dlatego że maksymalna ilość osób, które może przeegzaminować egzaminator, to jest 9 w ciągu doby. Tutaj są sytuacje losowe, gdzie może te egzaminy zrobić 10. Natomiast tak czy siak, kolejny przepis zmieniony, to jest maksymalnie egzaminator może przeprowadzić maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu 50 minut. Czyli jest znowu tak, że jeżeli właśnie na przykład oblaliśmy ten egzamin na łuku, tak, z jakiegoś powodu i ten egzamin zakończył się powiedzmy w 5 minut, to egzaminator tak czy siak nie ma możliwości rozpoczynania kolejnego egzaminu. Musi czekać do zakończenia tych 50 minut, bo tak brzmi przepis. Więc jeżeli wordy nie zatrudnią większej ilości egzaminatorów, no to ten czas oczekiwania znowu się moim zdaniem znacznie wydłuży.
Więc sumą summarum, słuchajcie, jak sobie z tym poradzić? To znaczy, jak ten czas od rozpoczęcia kursu do zakończenia kursu i zdania egzaminu sobie skrócić? No opcją jest tak naprawdę skrócenie czasu kursu. Czyli, no bo tutaj też jest tak, że standardowo kurs w szkołach jazdy robi się między 3 a 4 miesiące. Sam kurs. Nie mówię tutaj o egzaminach, tylko o samych kursie. Więc poszukajcie sobie szkoły, która ten kurs robi szybciej. Są tak zwane kursy ekspresowe. One zazwyczaj są droższe. Natomiast ja oczywiście zapraszam do naszego mieleckiego, rzeszowskiego skręcika, dlatego że my mamy takie wewnętrzne, ale to jest nasze wewnętrzne założenie, że mamy tylko kursy ekspresowe. Znaczy dbamy o to, żebyście po prostu dużo jeździli i żeby ten kurs, sam kurs zamknąć w okolicach 2 miesięcy, co ma bardzo fajne przełożenie, jeżeli chodzi o zdawalność. Ta zdawalność jest bardzo spoko, szybciej ogarniacie wtedy. Ale mówię, no my mamy w skręcikach takie założenie, żeby ten kurs Wam robić bardzo szybko. Natomiast jeżeli jesteście z innego miasta, to po prostu zapytajcie swoich znajomych, nie pytajcie w szkołach, bo w szkołach Wam powiedzą prawdopodobnie, że ten kurs zrobicie szybko. Natomiast zapytajcie znajomych, którzy robili gdzieś prawko, zapytajcie, ile ten kurs trwał, jak często jeździli, jak dużo godzin mieli w tygodniu, bo taka rozsądna ilość godzin to jest 4 albo więcej tak naprawdę, jeżeli chodzi o tydzień, bo wtedy ten kurs robi się szybko. Także no jedyną opcją na skrócenie otrzymania prawa jazdy to jest właśnie skrócenie kursu, tak? Więc poszukajcie sobie szkół, gdzie ten kurs możecie zrobić szybciej. No jakby nie było, powodzenia życzę na egzaminie. Mam nadzieję, że to wszystko się wyprostuje i że te kursy będzie można zrobić szybciej. Zapraszam jeszcze raz na stronę paniansku.pl. No i trzymajcie się mocno. Pozdrawiam. Siema.